tak wiele. Wyścig 13. Kolejny start Andrasa Jonssona. Jego partnerem będzie Andrzej Karpow. I ta para kontra zawodnicy zespołu Jaszkółek, Janusz Kołodziej i Stanisław Burza. Janusz Kołodziej ma już na swoim koncie jedno zwycięstwo. Stanisław Burza do tej pory ze zmiennym szczęściem. W trzecim wyścigu, w którym zwyciężył właśnie Janusz Kołodziej, przyjechał na trzeciej pozycji za Grzegorzem Walaskiem, ale defekt miał Piotr Protasiewicz. Burza lepiej spisał się w wyścigu 10, wygranym znów przez Janusza Kołodzieja. Stanisław Burza był drugi przed Karpowem i Tomaszem Chrzanowskim. Wyścig 12. W kasku białym, przypominam, Andrzej Karpow. Zawodnik pochodzący z Ukrainy, jeszcze junior. Pierwszy rok startu na polskich torach. Te starty na pewno w wykonaniu tego młodego zawodnika także obiecujące, także udane. I w kasku żółtym Andreas Jonsson. W kasku czerwonym oczywiście Janusz Kołodziej. Na drugim polu startowym Stanisław Burza. Od krawężnika Karpów biały, Burza niebieski, Andreas Jonsson z trzeciego pola i Janusz Kołodziej. Andreas Jonsson czy Janusz Kołodziej? Wypnął tam nieco pod bandę Janusza Kołodzieja Andreas Jonsson. Nie było tam chyba jednak faulu. Janusz Kołodziej stracił jednak ryb. Wykorzystał ten fakt. Andreas Jonsson już jedzie na pierwszej pozycji. A Janusz Kołodziej musi walczyć teraz z Karpowem. Musi walczyć co najmniej o trzecią lokatę. Janusz Kołodziej dopiero czwarty. Ale ma jeszcze sporo dystansu. Ma jeszcze sporo czasu. Zbliżył się do juniora jeżdżącego w barwach reszty świata. Przewaga, strata jednak do Andreasa Jonssona w tym momencie spora. Janusz Kołodziej już przed Andrzejem Karpowem. Teraz próbuje zbliżyć się do swojego klubowego kolegi Stanisława Burzy. Stanisław Burza na drugiej pozycji, ale także chyba bez szans ze świetnie dysponowanym w tym wyścigu Andreasem Jonssonem. Jonsson, Stanisław Burza, Janusz Kołodziej. Taka jest aktualnie kolejność. Janusz Kołodziej już blisko Stanisława Burzy. Walka o drugą lokatę. Na pewno ci zawodnicy tradycyjnie, prestiżowo traktują także te pojedynki. I oni chcą się pokazać kibicom z jak najlepszej strony. Pewne zwycięstwo w 12 wyścigu Andreasa Jonssona. Czas zwycięzcy 69,14 sekundy. Na drugim miejscu zameldował się na nimety Janusz Kołodziej, który, przypominam, rozpoczął z czwartego miejsca, rozpoczął z ostatniej pozycji. Trzecia lokata, jeden punkt dla Stanisława Burzy. Bez punktów w tym wyścigu junior jeżdżący w barwach reszty świata Andrzej Karpow. 3-3 w wyścigu 12 i nadal utrzymuje się jednopunktowa przewaga reprezentantów reszty świata. Prowadzą aktualnie 36-35. To właśnie Andrzej Karpow. Popatrzmy jeszcze raz na powtórkę startu. Z trzeciego pola w kasku żółtym wyprysnął. Pąknął jak strzała spod tej właśnie maszyny startowej, spod taśmy Andreas Jonsson. Tutaj świetny atak w wykonaniu Janusza Kołodzieja, tam zepchnięty nieco pod bandę. Chociaż w sposób jak najbardziej chyba prawidłowy, nie było faulu. Janusz Kołodziej jednak stracił rytm. Spadł na czwarte miejsce, ale Janusz Kołodziej nie po raz pierwszy udowodnił, że jest takim zawodnikiem, który na dystansie potrafi walczyć, który chce walczyć i który potrafi wygrywać pojedynki ze swoimi rywalami. 12 wyścigów za nami, 3-3 i 36 punktów na koncie reszty świata, 35 na koncie drużyny Jaskółek.